w naszym badaniu okazało się, że postawa antysemityzmu tradycyjnego, tego religijnie uzasadnianego, jest postawą, którą przede wszystkim mają ludzie o określonych, jak mówią socjologowie, charakterystykach. Otóż przede wszystkim to ludzie starsi, słabo wykształceni, tacy, którzy mają podstawowe wykształcenie albo niżej i należący raczej do grupy starszych osób. Przede wszystkim starsi, ale nie najstarsi w naszym badaniu, co ciekawsze, byli właśnie na ogół tymi, którzy wyznawali taki typ niechęci wobec Żydów. Co więcej, można jeszcze dodać, że na ogół byli oni mieszkańcami wsi, ewentualnie małych miast, zwłaszcza we wschodniej części Polski. Otóż okazało się również, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia popularność takich poglądów praktycznie gwałtownie spada. Można pewnie znaleźć pewien odsetek ludzi z wyższym wykształceniem, którzy takie poglądy mają, ale jest ich bardzo niewielu. Wykształcenie w gruncie rzeczy eliminuje ten typ poglądów na temat Żydów. Ten typ, który przypisywalibyśmy owej religijnej świadomości. Otóż jeżeli spojrzeć z tego punktu widzenia na te wyniki, które Państwu przed chwilą pokazałem, to sprawa wygląda wobec tego tajemniczo. Skoro ludzie powyżej 60 roku życia, ale gdzieś tak do 70, wyznawali takie poglądy, starsi wiekiem, pewnie schorowani, to ich liczba powinna się raczej obniżać, tym bardziej, że poziom wykształcenia naszego społeczeństwa w ciągu 10 ostatnich lat gwałtownie się zmienił na lepsze. Znacznie więcej mamy osób z wyższym wykształceniem i ogólny poziom wykształcenia w związku z tym znacznie wzrósł. A tymczasem wskaźnik naszego antysemityzmu ani drgnął. Można by się zastanowić tak, skoro przewidywaliśmy, że liczba osób, które mają taką postawę, będzie malała, a nic tego się nie stało, to musi istnieć pewien czynnik, który jakby zatrzymuje ten proces odrzucania starych, religijnie uzasadnionych antyżydowskich poglądów i postaw. Wydaje mi się, że tutaj właśnie jest pewne pole do interpretacji. Ja bym skłonny uważać, że jest to efektem odrodzenia się, no może nie w takiej pełnej, jasnej postaci, ale jednak powrotu ideologii antysemickiej wyznawanej przez narodową demokrację, która w dużym stopniu podana była owym religijnym, że tak powiem, sosem. Prawda? Niezgodnie to nie ma wiele wspólnego z aktualną nauką Kościoła, zwłaszcza katolickiego. Niemniej jednak te argumenty religijne przez część ideologów narodowej demokracji, a zwłaszcza przez ludzi Kościoła, były używane. I one tutaj wydają się być tym czynnikiem, który szybszy proces porzucania takich postaw i takich poglądów najwyraźniej, jak mi się zdaje, zahamował. Tu są średnie, które uzyskiwali na naszej skali antysemityzmu albo antyantysemityzmu w tym wypadku 92 roku, badani w określonej kategorii wieku. No i proszę teraz, zobaczcie Państwo, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wskaźnik antyantysemityzmu, to im wyższa punktacja, tym wyższe przeciwstawienie się antysemityzmowi. No i oczywiście w kategorii osób w wieku od 18 do 24 lat ta średnia wynosi 1,3280. Dla osób powyżej 59 lat obniżyła się właściwie dwa razy. Wynosi 0,6664. To jest bardzo dobry wskaźnik, który pokazuje, że taką cechą ludzi jak wiek, że taka cecha ludzi jak wiek jest niezmiernie ważna dla wyjaśniania, kto jakie poglądy będzie miał. Tutaj widać zresztą, że w tym 92 roku i antysemityzm nowoczesny, i antysemityzm tradycyjny były właściwie domeną w większym stopniu ludzi starszych niż ludzi młodych. Że ci najmłodsi najczęściej przeciwstawiają się tradycyjnym antysemickim postawom. No, w 2002 roku widać to być może jeszcze bardziej, jeszcze
wyraźniej. Jeżeli weźmiemy tutaj postawy antyantysemickie, to proszę zobaczyć, dwukrotnie niższa jest ta średnia uzyskiwana przez grupę najstarszych niż średnia uzyskiwana przez grupę najmłodszych. W antysemityzmie nowoczesnym, podobnie jest w antysemityzmie tradycyjnym. Natomiast wskaźnik antysemityzmu nowoczesnego jest znowu prawie dwukrotnie wyższy wśród grupy najstarszej w porównaniu z tą grupą najmłodszą. No? Tutaj mamy 1, 3, 3, 53, tutaj 2, 18, 25. Bardzo wyraźnie widać, jak ta średnia nastawienia antysemickiego rośnie wraz z wiekiem. No, to ważna zmienna ten wiek, ponieważ właśnie niezależnie od wykształcenia młodzi ludzie są znacznie mniej skłonni do przyjmowania owych antysemickich postaw, czy to tradycyjnie, czy też religijnie, czy też w nowoczesny sposób ideologicznie uzasadnianych. No, zobaczmy jednak jeszcze inne tutaj przypadki. To zresztą sprawa wykształcenia w 2002 roku bardzo nam też wyraźnie pokazuje, że tak na dobrą sprawę w antysemityzmie tradycyjnym różnice są wyraźniejsze. Im wyższe wykształcenie, tym średnia owego antysemityzmu tradycyjnego ulega wyraźnej zmianie. Nie jest to już tak jasne i klarowne w przypadku antysemityzmu nowoczesnego. U osób z podstawowym wykształceniem mamy tutaj wielkość tego wskaźnika 1,89-86. Wśród osób z wyższym wykształceniem 1,80-70. To nie jest wielka różnica, prawda? Co prawda osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym mają tutaj najwyższy wskaźnik, ową średnią, jaką zajmowali na skali naszego antysemityzmu nowoczesnego, ale zauważcie Państwo, że nie są to wielkie różnice. Można powiedzieć zatem, że ta tabelka bardzo dobrze poświadcza fakt, że wykształcenie wcale nie eliminuje antysemityzmu nowoczesnego. Tych postaw, które są nim motywowane, które są tym właśnie ideologicznym antysemityzmem uzasadniane przez poszczególne osoby. To zresztą jest różnica między jednym a drugim typem antysemityzmu. Tak jak mówiłem, ten antysemityzm tradycyjny znika, gdy podnosi się nasze wykształcenie. Tutaj ja mam takie swoje powiedzonko i mówię, że oczywiście antysemitów jest mniej wśród profesorów uniwersytetu niż na przykład wśród taksówkarzy albo sklepikarzy, ale nie znaczy to, że ich nie ma. Samo wykształcenie tutaj nie wpływa tak, jakby można było się spodziewać na eliminację tych przesądów, popularnie mówiąc. Ale to nie znaczy, żeby wykształcenie nie miało pewnego znaczenia. Mianowicie okazuje się, że ma ono znaczenie, bo im wyższy poziom, tym silniejsze odrzucenie antysemickich postaw. Czyli można by znowu powiedzieć, że wśród osób lepiej wykształconych polaryzacja postaw na tych, którzy są skłonni do uznawania antysemickich argumentów i ci, którzy je zdecydowanie odrzucają, jest silniejsza niż wśród osób z niższym wykształceniem. Ale mam jeszcze jeden czynnik bardzo ważny, zwłaszcza dla Polski, mianowicie postawy i wiara religijna. Tutaj mamy znowu tutaj bardzo ciekawe wyniki dla naszych ostatnich badań, badania z 2002 roku, gdzie trochę inaczej niż przed 10 laty mamy bardzo wyraźny związek między wiarą, niestety, a postawami niechęci wobec Żydów. No, co prawda mogą Państwo powiedzieć, że ci, którzy mówią, że są niewierzący, osiągają nie mniej wysoki poziom, jak ci, którzy mówią, że są głęboko wierzący. Ale jednocześnie ci, którzy mówią, że są wierzący albo niezdecydowani, u nich ten poziom antysemickiego przekonania jest niższy. Podobnie jest z praktykami. Tutaj też okazuje się, że zachodzi zależność, której wcześniej, przed 10 laty, nie było.
tak przynajmniej jednoznacznej. Bo wówczas, w 1992 roku, wiara religijna nigdy nie działała samodzielnie jako wyznacznik postaw wobec Żydów, tylko działała razem z wykształceniem. Niższe wykształcenie sprzyja silniejszej wierze i silniejszemu antysemityzmowi. Teraz okazuje się, że niezależnie od poziomu wykształcenia, wiara religijna sprzyja antysemickim postawom i antysemickim poglądom. To znowu daje nam bardzo dużo do myślenia i myślę, że przed polskim kościołem staje teraz bardzo ważny problem, aby to, co stało się jego integralną nauką, stało się powszechne wśród polskich katolików. Nie jest to, jak widać, łatwo, ponieważ od lat kilku działa choćby taki katolicki w końcu ośrodek jak Radio Maryja, który moim zdaniem w dużym stopniu jest odpowiedzialny za ten związek między religijną wiarą a antysemickimi przekonaniami i postawami. W Polsce, w odróżnieniu od innych krajów, gdzie właśnie takie antysemickie deklaracje są dosyć rzadkie, albo bardzo rzadkie, odnotowuje się czasami znacznie więcej antyżydowskich incydentów, takich jak napaści na żywych ludzi, takich jak niszczenie pamiątek, takich jak na przykład niszczenie grobów czy całych cmentarzy. W Polsce takich przypadków jest bardzo niewiele. No, to przekonanie o polskim antysemityzmie jest związane właśnie raczej z wynikami ankietowych badań. Użyłem zresztą nie całkiem trafnie owego słowa polskim antysemityzmie, bo nie jest to antysemityzm, który by się czymkolwiek różnił od postaw, jakie mają przedstawiciele innych narodów. Ostatnio, jak się okazało, mamy bardzo wyraźną reprezentację antysemitów również w Japonii. Do nich ideologia antysemicka też niestety dotarła. Ale tak naprawdę chciałem Państwu przedstawić pewne inne dane i pewną interpretację, moją własną, dotyczącą tego, skąd właściwie, jak można sądzić, wzrost tych deklarowanych niechęci wobec Żydów. Mianowicie jednym z elementów naszego badania już przed 10 laty było pytanie o to, jak właściwie Polacy widzą stosunki polsko-żydowskie w czasie okupacji, jak oceniają cierpienia jednego i drugiego narodu, a także to, jak widzą swoje własne społeczeństwo w dziele pomocy Żydom, którzy znaleźli się w wyjątkowej sytuacji w czasie okupacji. Byli, jak gdyby to powiedzieć, po pierwsze wyjęci spod prawa, po drugie byli przedmiotem zabiegów masowego mordowania. Tym, co w tej chwili nazywa się słowem Holokaust. No i właśnie tę świadomość zagłady uczyniliśmy jednym z też ważnych elementów naszego badania ankietowego. Ale w tym badaniu w 2002 roku postanowiliśmy dokonać jeszcze jednego porównania, nie tylko z Polakami sprzed 10 lat, ale z odpowiedziami na analogiczną ankietę innego społeczeństwa, mianowicie społeczeństwa ukraińskiego. Społeczeństwa, które właściwie buduje swoją tożsamość narodową w tej chwili, które się tworzy właśnie jako naród wraz z nowym ukraińskim państwem. Wielu Ukraińców od dawna marzyło i dążyło do własnego państwa. No, wydawało nam się ciekawe porównanie i rozpatrzenie, jak to wygląda u naszych licznych sąsiadów. Prawda? Jest to jeden z największych europejskich krajów, ta Ukraina w tej chwili. W związku z tym to, co Państwu teraz pokażę, te wyniki będą dotyczyły zarówno Polaków w 92, jak i w 2002 roku oraz odpowiedzi Ukraińców. Ankieta na Ukrainie została przeprowadzona troszkę później niż w Polsce, mianowicie w zimie 2003 roku, więc jak widać, są to wszystko świeże dane. No i zobaczymy, jak ta świadomość zagłady wygląda u nas i u nich. Otóż jednym z ważniejszych naszych pytań było pytanie o to, jak Polacy oceniają, który naród, polski czy żydowski, bardziej ucierpiał w czasie wojny. No i tu mamy pierwszą tabelę, która wprost odpowiada na to pytanie. Możliwość pierwsza była: naród żydowski ucierpiał bardziej niż polski. Naród polski ucierpiał bardziej niż żydowski, jeden i drugi ucierpiał tyle samo.
mieliśmy jeszcze taką możliwość w tych trudnych i drażliwych pytaniach, mianowicie możliwość odpowiedzi, że trudno to porównywać. To zresztą nic dziwnego, bo przecież w dyskusjach, które się już w polskiej prasie toczyły, bardzo często mówiono, że właściwie jak porównywać cierpienie jednego i drugiego narodu. Otóż zobaczmy na wyniki. To przekonanie, które osiągało prawie 50% w 1992 roku, znacznie się obniżyło 10 lat później. W tej chwili tylko około 40% Polaków twierdzi, że to naród żydowski cierpiał bardziej niż polski. Nieco wzrosła ilość odpowiedzi, że to my, Polacy, bardziej cierpieliśmy. Natomiast to, co tutaj jest najbardziej interesujące i jest pewnym tropem, który się później okazał znaczący, to jest bardzo wyraźny wzrost odpowiedzi, że jeden i drugi naród ucierpiał tyle samo. Zwłaszcza, że zauważcie Państwo, wszystkie takie odpowiedzi, że trudno powiedzieć, trudno to porównywać, one gwałtownie spadły. Zapytaliśmy też, to było drugie pytanie, o to, o pomoc udzielaną Żydom przez Polaków. Czy Polacy pomagali Żydom tyle, ile mogli, mogli zrobić więcej? Znowu daliśmy możliwość innego zdania na ten temat i oczywiście trudno powiedzieć. I zobaczcie Państwo, że tutaj Polacy zrobili tyle, ile mogli. Te odpowiedzi właściwie nie uległy żadnej zmianie. Co więcej, nawet obniżył się, chociaż nie jest to wielka różnica, odsetek odpowiedzi, które twierdziłyby, że Polacy mogli zrobić więcej. Ale to jest jeden z nielicznych przypadków, wzrósł odsetek tych, którzy mówią, że właściwie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy zapytaliśmy, czy Polacy mogli uratować więcej Żydów w czasie okupacji, tutaj proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na te procenty, to tutaj znowu pogląd, że raczej nie mogli, wzrósł znaczący, bardzo wyraźny sposób. Ale wzrósł również taki pogląd, który twierdził, że Polacy mogli pomóc i uratować więcej Żydów w czasie okupacji. Znowu mamy tutaj do czynienia z tym przypadkiem, o którym już wcześniej mówiłem, takiej polaryzacji postaw. Chociaż to przekonanie krytyczne wobec własnego narodu jest tutaj słabsze niż wzrost przekonania, że postąpiono należycie w czasach II wojny światowej. Jedno nie ulega na wątpliwości. Gwałtownie zmalał odsetek odpowiedzi niepewnych, niejasnych, tych, którzy mają jakieś inne zdanie. Znowu więc można mówić o wyraźnej polaryzacji postaw, krystalizacji. Albo tak, albo inaczej. No i jeszcze mamy jedno pytanie z tej serii, mianowicie zadaliśmy w trochę innym miejscu ankiety, żeby badani mogli na to spokojnie odpowiedzieć. Jeszcze takie pytanie, czy Polacy mają powody do wyrzutów sumienia wobec Żydów? Tym wprowadzeniem tutaj było takie stwierdzenie, że często my, Polacy, jesteśmy właśnie oskarżani o to, że mamy winy wobec Żydów, zwłaszcza z czasów okupacji, że nie zrobiliśmy wszystkiego, co możliwe dla ich ratowania. No i zobaczcie Państwo, że tutaj znowu raczej niewiele zmieniły się te odsetki, poza znowu większą pewnością, że nie mamy tutaj powodów do wyrzutów sumienia. Odsetek odpowiedzi, że nie można odpowiedzieć na to pytanie, jest właściwie o połowę również mniejszy. Sprawa z Ukrainą, tu muszę powiedzieć jeszcze dwa słowa, jest bardzo interesująca. Nawet kiedy układaliśmy naszą ankietę ukraińską, dyskutowaliśmy z naszymi partnerami ukraińskimi, badaczami z Ukrainy, z Kijowa i ze Lwowa, z panią profesor Czernysz ze Lwowa i z profesorem Finbergiem z Kijowa. Oni mieli wątpliwości, jak o te kwestie wojenne Ukraińców pytać. Dla nas to było istotne, bo przecież wiadomo o zorganizowanej współpracy, o nawet kadłubowym państwie ukraińskim, które współpracowało z hitlerowskimi Niemcami. Ukraińskie oddziały były z całą pewnością włączone w dzieło zagłady również ukraińskich Żydów. Otóż nasi koledzy z Ukrainy twierdzili, że w gruncie rzeczy
pamięć o tym i świadomość tego w Ukrainie jest bardzo kiepska, że większość Ukraińców w ogóle nie ma o tym pojęcia. Zapewne to się zmienia w różnych regionach Ukrainy. Nie będę tutaj tego Państwu prezentował, ale z całą pewnością inaczej myślą ludzie w zachodniej Ukrainie, inaczej myślą w centralnej czy wschodniej. Ci, którzy są zresztą z zachodniej Ukrainy, pewnie mają większą świadomość tego, co właściwie działo się w ich kraju naprawdę w latach okupacji. No, ten komentarz wydaje mi się ważny, ale zobaczmy na wyniki naszego badania. Przekonanie, że Żydzi ucierpieli bardziej, jest zdecydowanie dominujące wśród Ukraińców. Że wszyscy tyle samo, tylko 30% odpowiedzi. Czy Ukraińcy wymagali Żydom w czasie wojny tyle, ile mogli? Mogli zrobić więcej? Właściwie nie pomagali? To jest taka kategoria trochę inna niż w polskiej ankiecie. Otóż te wyniki, zauważcie Państwo, są dosyć zbliżone do polskiego wyniku. Mianowicie, no raczej jest się za tym, że własny naród zrobił to, co mógł dla pomagania Żydom. Natomiast, czy Ukraińcy mogli uratować więcej Żydów? Tutaj znacznie więcej jednak jest nastawienia krytycznego wobec własnego społeczeństwa z czasów wojny niż w odpowiedziach Polaków. Ale też jest pewna właściwość zupełnie inna niż w polskich wynikach, mianowicie 40% Ukraińców nie było w stanie ocenić, czy ich własne społeczeństwo mogło uratować więcej Żydów w czasie wojny, czy nie. To by potwierdzało właściwie tezę naszych kolegów z Ukrainy, że to są sprawy, które są właściwie niejasne dla samych Ukraińców. Że ta najnowsza historia Ukrainy ciągle jeszcze nie ma swojej, mówiąc językiem socjologicznego żargonu, reprezentacji świadomości potocznej. Te wyniki by to właściwie potwierdzały. Ukraińcy jeszcze są jakby przed odkryciem tej najnowszej i skomplikowanej historii własnego narodu i społeczeństwa. No, jeszcze jedno pytanie o powody do wyrzutów sumienia. Znowu tutaj ten odsetek odpowiedzi trudno powiedzieć, albo nie mogę odpowiedzieć na takie pytanie, jest bardzo wysoki w porównaniu z polskim, który wynosi właściwie, nie wiem, 16% góra. Tutaj mamy właściwie dwukrotnie więcej takich, czy ponad dwukrotnie więcej takich odpowiedzi. Co właściwie z tego interesującego wynika dla nas? Mógłbym jeszcze Państwu przedstawić odpowiedź na jeszcze jedno pytanie, które szczególnie mnie zaskoczyło. Jest to pytanie o to, miejscem zagłady kogo przede wszystkim był obóz w Auschwitz, czyli w polskim Oświęcimiu. Mówię, że wyniki mnie zaskoczyły dlatego, że one zmierzają zresztą w czymś podobnym kierunku jak odpowiedzi na te pytania o świadomość Holokaustu i o porównanie cierpień Żydów i Polaków w czasie okupacji. Mianowicie one chcą jak gdyby tutaj w tych odpowiedziach porówno ocenić cierpienie jednego narodu, drugiego narodu, porówno też jakby ocenić wzajemne winy i niechęci. Otóż w odpowiedzi na pytanie, kto był główną ofiarą Auschwitz, zaskoczyło nas to, że blisko 80% naszych badanych stwierdziło, że byli to ludzie z różnych narodowości. Dlaczego to pytanie i odpowiedź taka jest zaskakująca? No, wydawałoby się, że w ciągu ostatnich 10 lat było wiele dyskusji na temat tego, jakie znaczenie i realne, i symboliczne dla losów i Polaków, i Żydów miał obóz w Oświęcimiu. O te symboliczne znaczenie Oświęcimia jako symbolu polskiego cierpienia toczyły się właściwie od początku lat 90. wręcz, można powiedzieć, boje, jeżeli wziąć pod uwagę pierwsze wydarzenia związane z obozem karmelitanek. Wydawałoby się zatem, że również najnowsze, dosyć już w tej chwili dokładne ustalenia historyków, które, jak można z tych badań wnosić, liczą, że w samym Auschwitz zamordowano około 1 000 000 Żydów i około 100 tysięcy Polaków, zdają się jednoznacznie rozstrzygać całą sprawę, ponieważ
większość tych, którzy zwłaszcza przez propagandę komunistyczną opisującą obóz w Oświęcimiu traktowani byli jako przedstawiciele innych narodów, byli tak naprawdę Żydami przywiezionymi z Grecji, czy przywiezionymi z Francji, czy przywiezionymi z innych europejskich krajów. Otóż wydawałoby się zatem, że ta świadomość, iż Auschwitz jako obóz zagłady był przede wszystkim miejscem zagłady Żydów, powinna stać się dosyć powszechna. Tymczasem taka ogromna większość, taka ogromna i zaskakująca większość Polaków oceniła ten Oświęcim w myśl owych propagandowych, dawnych klisz. I ta odpowiedź zbliżała się jakoś, można powiedzieć, do tego szukania czy rozsądzania i cierpienia i win wzajemnych porówno między jeden i drugi naród. To mnie jednak skłania do właśnie pewnej interpretacji również tego wyniku, który mówi o wzroście niechęci wobec Żydów i deklaracji antysemickich. Mam takie wrażenie, nie będę teraz Państwu w stanie tego szczegółowo uzasadnić, ale ponieważ w ciągu ostatnich kilku tygodni siedziałem przy komputerze i produkowałem liczne tabelki, mam już właściwie takie przekonanie, że mam dobre dane empiryczne, które też będą mogły to potwierdzić. Otóż mam takie wrażenie, że ta niechęć do Żydów, ona ma w tej chwili postawę obronną, że wiąże się z rozpowszechnieniem się w potocznej świadomości, no, zwłaszcza tej świadomości nieco gorzej wykształconej, takiego przekonania, że obraz Polaków jest w tej chwili skrzywiony, że Polaków się traktuje tylko jako tych, którzy co najwyżej tutaj Niemcom pomagali w zabijaniu Żydów, albo że niechęć do Żydów, która w polskim społeczeństwie była, sprzyjała zbrodniom nazistowskim, a w ogóle nikt nie pamięta o polskim cierpieniu. O tym, że Polacy byli jednym również z najbardziej pokrzywdzonych społeczeństw i narodów w czasie II wojny światowej. Że jak mierzyć to ilością ofiar, to oczywiście znacznie większa była ta olbrzymia danina krwi złożona przez naród żydowski, zabrana jak gdyby przez totalitaryzm hitlerowskich Niemiec, ale przecież ogrom polskiego cierpienia też jest tutaj istotny. Mam takie wrażenie, że właśnie te antysemickie nastawienia, które widzimy, a też również to dzielenie porówno cierpień, jak też i win. Nie mówiłem tego Państwu o tym, ale mamy takie jeszcze inne pytanie o porównanie w historii stosunków polsko-żydowskich. I tam właśnie znowu ta porówno odpowiedź zwycięża. Otóż to porówno wydaje mi się być właśnie takim wyjaśnieniem tej antyżydowskiej deklaracji, która wyraźnie jest silniejsza niż przed 10 laty. Ma to bronić nas przed owym niewłaściwym, skrzywionym jak gdyby zdaniem wielu Polaków obrazem sytuacji w czasie II wojny światowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że tak na dobrą sprawę w tej potocznej świadomości, w tej potocznej opinii publicznej, którą zresztą Polacy znają nie najlepiej z jakichś przekazów, z jakichś fragmentów, z jakichś telewizyjnych programów, żeby nie powiedzieć programików, otóż odtwarzają ją jako taką, która eliminuje polskie cierpienie, oskarża nas tylko o złe nastawienie wobec Żydów i jakby obroną przeciwko temu jest wskazywanie, że myśmy też cierpieli i nie mniej niż oni. Że zagłada Żydów, która była straszliwą zbrodnią i straszliwym cierpieniem w historii i ludzkości, i Żydów, nie była jedynym cierpieniem, bo równie wielkie było cierpienie innych narodów, w tym rzecz jasna i Polaków. Myślę, że w takim kierunku zmierzałyby moje interpretacje.